Jak wyglądała ta stara osada rybacka? Możemy jej kształt odczytać na planie miasta. To są ulice Marynarki Polskiej, Czerwonych Kosynierów i te wewnętrzne, które znajdują się między tymi ulicami. Ulice w starej osadzie rybackiej nie były tak jak dziś utwardzone. Były to piaszczyste drogi, tak jak do dziś jeszcze można spotkać na wsiach. Nieutwardzone, piaszczyste drogi, no i niestety dość mocno zanieczyszczone. Wiemy, że prawie w każdej zagrodzie mieszkańców Ustki trzymano świnie. Wiemy też, że było też parę krów, krowy wypasano na wspólnym pastwisku, które znajdowało się na takiej wyspie utworzonej przez dwa ramiona rzeki Słup i tutaj niedaleko, w miejscu, gdzie dzisiaj stoi ta wielka hala stoczni. Natomiast świnie przepędzano każdego dnia jeszcze dalej, na zachodnią stronę, tam gdzie był las, do dziś zwany Lasem Uroczysko, i tam w buczynach, w dębinach te świnie przez cały dzień się pasły, a na noc z powrotem zapędzano je do osady. Ustrzanom nie chciało się zapędzać na noc świń do zagród, co powodowało, że te zwierzęta zalegały po prostu na ulicach Ustki. Niewątpliwie też te ulice znacznie zanieczyszczając. Dwaj policjanci, którzy trafili do Ustki w 1811 roku, aby pilnować, aby mieszkańcy Ustki nie parali się przemytem. Wówczas bardzo popularne zajęcie, blokada kontynentalna, statki angielskie tutaj podpływały bardzo blisko portu, aby za bardzo atrakcyjne towary w postaci cukru trzcinowego, kakao czy tytoniu kupować od okolicznych mieszkańców żywność, jakieś mięso, worki ze zbożem, twarogi, i ponieważ to było zabronione, surowo zabronione, policjanci przebywali tutaj przez dłuższy czas w Ustce, pilnując, aby nikt tym procederem się nie parał. Bardzo narzekali na mieszkańców Ustki, narzekali na te świnie, niektóre podobno nawet kąsały ich w łydki, no i narzekali też na Ustczan, którzy bardzo lekceważąco, lekkomyślnie palili tytoń. Zapewne były to fajki. Palili tytoń, bo papierosów jeszcze wtedy w zasadzie nie było. Palili bowiem mieszkańcy Ustki tytoń na ulicach, a strzechy, słomiane strzechy dochodziły wówczas bardzo blisko ziemi i taka iskra, zwykły bowiem wiatru, mógł wywiać iskrę z fajki i spowodować pożar całej miejscowości. Bardzo zaniepokojeni policjanci informowali o tym w swoich listach z Ustki władze zwierzchnie w Słupsku. Od zarania Ustki jej mieszkańcy żyli z morza. Wiemy o tym chociażby ze średniowiecznych dokumentów dotyczących Słupska. Już na początku XIV wieku Słupsk miał prawo utrzymywania tutaj przy ujściu rzeki Słupi 6 tak zwanych bordynek, łódek, które służyły do połowu śledzi. Zapewne takich łodzi było tutaj wtedy jeszcze więcej, bo także mieszkańcy Ustki wypływali na połowy. Te ryby później sprzedawali gdzieś w głębi lądu, pewnie niektóre umieli też już zasalać, tak jak Szwedzi w nie tak odległej przecież stąd w Skanii. W beczkach solone śledzie mogły być transportowane nawet na bardzo duże odległości i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza w okresie postów, które wtedy traktowano bardzo poważnie. Morze tutaj wokół Ustki obfitowało w ryby, ujście rzeki Słupi zwłaszcza było bogate w łososie. Wiemy, że jeszcze w XIX wieku przypływali tu na te łososie nawet rybacy z Danii i ze Szwecji. Później dodatkowym źródłem zarobkowania dla Ustrzan stał się port handlowy. Dokument z 1337 roku, na podstawie którego Słupsk definitywnie wszedł w posiadanie Ustki, to dokument świadczący już ewidentnie o handlowych ambicjach Słupska.
I z tego XIV wieku pochodzą już informacje dotyczące słupskich statków, które miały problemy, zwłaszcza w rejonie zachodniego Bałtyku, w związku z toczącymi się wówczas wojnami Dania, Hanza, bracia witalijscy, czyli bałtyccy piraci, krzyżacy. Te siły tutaj mocno ze sobą rywalizowały i to odbijało się też na egzystencji tych zwykłych, prostych ludzi z Ustki, którzy pływając gdzieś w odległe rejony tego morza mieli problemy. Jak wyglądał wówczas ustecki port? Możemy sobie łatwo wyobrazić, patrząc na te żółte elementy. Ostroga Helska. Dzisiaj wewnętrzna ostroga portowa w zasadzie nie pełni już roli falochronu, tak jak ten wielki zachodni falochron z XIX wieku, ale kiedyś właśnie tak wyglądało wejście do portu. Tak jak ta ostroga Helska i tutaj po stronie wschodniej mieliśmy coś bardzo podobnego. Oczywiście nie ze stali, nie z betonu, tylko z drewna. Falochrony były zbudowane z drewnianych bali, z drewnianych skrzyń wypełnionych kamieniami i na tym były budowane drewniane pomosty. Statki musiały być cymowane do pali wbijanych w dno morza, ponieważ ta drewniana konstrukcja falochronów, drewniana konstrukcja nabrzeży, które tam dalej się ciągnęły w głąb lądu, byłaby po prostu zbyt słaba, aby utrzymać falujące jednostki, te naprężenia lin byłyby zbyt silne dla tych wiotkich drewnianych konstrukcji. Zresztą i tak nabrzeża i falochrony stale musiały być remontowane i dopiero wymurowanie tych kamiennych falochronów w drugiej połowie XIX wieku sprawiło, że te prace już nie musiały być tak często podejmowane. Dzięki tej wielkiej budowie z drugiej połowy XIX wieku Ustka stała się naprawdę potężnym portem handlowym i ślady tej świetności wciąż są widoczne, zwłaszcza po zachodniej stronie, gdzie możemy zobaczyć te spichlerze, magazyn spirytusu, żurawik portowych służący do przeładunku zboża do wnętrza ładowni. To wszystko wciąż jeszcze trwa i świadczy o tym, że kiedyś, ponad 100 lat temu, to był naprawdę ważny port handlowy i rybacki, bo to rybołówstwo było chyba najbardziej pierwotną formą gospodarki, jaką zajmowali się mieszkańcy Ustki jeszcze w czasach przedhistorycznych. In Hoffnung kann ich völlig sagen, Gott hat der Hölle Macht geschlagen. Gott führt mich aus dem Kampf und Streit in seine Ruhe und Sicherheit. Mieszkańcy Ustki byli bardzo religijni. Wiązało się to oczywiście z pracą na morzu. Trwoga to do Boga, a na morzu trwoga była uczuciem bardzo częstym. Miejsce, w którym Ustrzanie, ich rodziny modliły się o szczęśliwy powrót z morza, o uzdrowienie podczas choroby, znajdowało się właśnie tutaj. Tutaj stał najstarszy ustecki kościół, kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Widzimy go tutaj, jak wyglądał w czasach, kiedy ta osada rybacka tętniła życiem, kiedy stały tu jeszcze rybackie chaty. Jeśli chodzi o sam plac kościelny, to był on zdominowany przez trochę większe budynki, lepsze. Budynki, które należały do kapitanów usteckich żaglowców. W sumie na nie więcej niż 100 budynków mieszkalnych w Ustce przełomu XVIII i XIX wieku, jakieś 10 to były właśnie budynki należące do rodzin kapitanów. Tu na przykład mieszkał kapitan Martin Hase. Dzisiaj to miejsce to między innymi pawilon zakręconej frytki. Kapitan Hase,
Zdaje się, że gdzieś tutaj mieszkał też wójt Hibner, kapitan Krause, wielki kupiec Grunow. To był zasadniczo kupiec słupski, ale tu też miał dość duży magazyn. I ten kapitański zaułek był zarazem sercem tej rybackiej wsi, jaką była Ustka przez setki lat. Kościół stał tutaj od 1356 roku, tu niedaleko można oglądać jego fundamenty, aż do roku 1889. Ponieważ został rozebrany w 1889, plac przez ostatnie ponad 100 lat był pusty. Stanowił taki lokalny zieleniec, ale od niedawna mamy tutaj tę konstrukcję, która przypomina o dawnej świątyni. To tutaj właśnie rozbrzmiewały psalmy, rozbrzmiewały modlitwy. Modlitwy czasami bardzo długie, bo nabożeństwa protestanckie trwały czasami nawet 4 godziny. Niemniej, kiedy nastał już wiek XIX, zaczęto przemyśliwać o budowie nowego kościoła, ponieważ ten w XIX wieku był już za mały. Ustka rozrosła się już wtedy do takich rozmiarów, że wielu mieszkańców nie znajdowało dla siebie miejsca wewnątrz tej świątyni. Niektórzy musieli wychodzić 2 godziny przed rozpoczęciem nabożeństwa, żeby zająć sobie miejsca siedzące. Jeżeli ktoś wyszedł z domu godzinę przed nabożeństwem, musiał czasami stać i to nie wewnątrz, a na zewnątrz kościoła. To była sytuacja nie do zniesienia i dlatego ostatecznie w 1885 roku rozpoczęto budowę nowego kościoła już poza obrębem tej starej osady rybackiej. I to była jedna z pierwszych jaskółek tej nowej Ustki, Ustki kurortowej, Ustki letniskowej, wielkiego wczasowiska, coraz bardziej popularnego, no a dzisiaj jednego z najpopularniejszych, i to nie tylko w Polsce, ale możemy śmiało powiedzieć, że w tej części Europy, nad Morzem Bałtyckim. Dzisiaj stara osada rybacka została zrewitalizowana. Możemy oglądać domy takie same, no może nie takie same, ale prawie takie same, jak te, które stały tu kiedyś. Ta charakterystyczna krata, czyli budynki imitujące dawne chaty o konstrukcji szachulcowej. Za moimi plecami znajduje się perełka, najciekawszy budynek na belce nadproża. Wciąż jeszcze można widzieć znaki 1.8 PH04, co wskazuje na to, że ten budynek zbudowany został w 1804 roku. A pewnie zbudował go ktoś, kto miał inicjały PH. Wszystko wskazuje na to, że był to Peter Haase, bardzo znany kapitan ustecki, znany oczywiście w swoim czasie, bohater poematu napisanego przez poetę Hermana Waldowa ze Słupska i zarazem człowiek, który uratował rozbitków z rozbitego żaglowca tutaj niedaleko Ustki. Te uliczki starej osady rybackiej nie zmieniły swojego kształtu. Domy stoją w tych samych miejscach, gdzie stały te stare rybackie chaty. Klimat osady rybackiej wciąż tu jest odczuwalny.